Trasa Norda Kaszebę prowadzi przez 6 gmin, najdłuższy dystans to 115 km, najkrótszy 50. W sumie uczestnicy mieli do wyboru 4 trasy i walczyli o to, żeby zdobyć kolarskie tytuły naukowe. Na mecie czekały medale i dyplomy z tytułami maturzysty, magistra, doktora i profesora kolarstwa. Startują uczestnicy z całej Polski. Głównie przedstawiciele rozmaitych firm, ponieważ startują w konkursie Norda Kaszebę Challenge, czyli konkursie na największą sumę łącznie przejechanych kilometrów. Między innymi zwycięskie firmy przejechały po 3600 kilometrów. Zwycięska firma Celer wystawiła ponad 60 uczestników. Ta impreza nie odbyłaby się bez ogromnego wsparcia finansowego i organizacyjnego gminy Krokowa oraz naszego sponsora Polskie Elektrownie Jądrowe. Polskie Elektrownie Jądrowe wspierają wiele inicjatyw, między innymi to wydarzenie, które się tutaj dzisiaj odbywa w Krokowej. Jest to rajd rowerowy, który biegnie przez między innymi gminę Krokowa, gminę Choczewo i Gniewino, w których my jesteśmy jako Polskie Elektrownie Jądrowe bardzo aktywni i wspieramy lokalne społeczeństwo w ich inicjatywach.